Cześć, ja jestem Sandra, ale to już wiecie i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Sally English Online. Dzisiaj porozmawiamy o czytaniu książek po angielsku. Często zadajecie mi pytanie, czy warto czytać książki po angielsku? Czy to pomoże Wam w nauce języka? Odpowiedź jest jedna. Tak, oczywiście, im więcej, tym lepiej. Myśląc o nauce języka angielskiego, starajcie się czasem myśleć o tym tak jak o nauce języka polskiego. Czytanie po polsku również Wam pomaga, prawda? Rozwija gramatykę, ortografię, uczy Was nowych słów, poprawia wszystkie Wasze sprawności językowe, rozwija Wasz język, sprawia, że możecie posługiwać się coraz ładniejszym i coraz bardziej zaawansowanym językiem. Tak samo dzieje się w angielskim. Czytając, poznajecie nowe słowa, oswajacie się z konstrukcjami gramatycznymi. To dzieje się być może bardziej nieświadomie, ale gdzieś pewne wyrażenia w głowie zostają. Nie zapamiętacie wszystkich słówek z książki, bo jest to niemożliwe, tak ją po prostu czytając, natomiast nauczycie się na pewno wielu nowych, dokładnie tak jak na przykład przy oglądaniu seriali. Zatem czytanie po angielsku będzie rozwijało Wasze słownictwo, Waszą gramatykę i również ortografię, bo z tymi słowami będziecie mieć ciągle do czynienia, będziecie na nie patrzeć i się z nimi zaznajamiać. Dlatego potem bardzo często pisząc słowo, nawet jeżeli napiszecie je z błędem, będzie to Wam wyglądało jakoś tak, coś będzie nie pasować. Niemniej jednak trzeba czytać mądrze. Kilka wskazówek, kilka zasad, co robić i czego unikać przy czytaniu książek. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. Wybierzcie książkę na odpowiednim poziomie. Jeżeli Wasz język jest co najmniej średnio zaawansowany, możecie wybrać zwykłą książkę, napisaną przez amerykańskiego bądź angielskiego autora w oryginale, albo po prostu książkę napisaną w języku angielskim, przełożoną na język angielski i w oryginale ją przeczytać. Pamiętajcie jednak o tym, że książki pisane są różnym językiem. To znaczy, bardzo często czytając książkę po polsku, mimo że jest to Wasz język ojczysty, macie problem z jej przeczytaniem, ponieważ autor używa takiego języka albo pisze w tak dziwny sposób, że tę książkę po prostu trudno się czyta. Na dokładnie tę samą sytuację możecie trafić w języku angielskim. Pamiętajcie o tym, to, że nie rozumiecie albo macie problem z przeczytaniem pewnej książki, może, ale nie musi wcale oznaczać, że Wasz język jest na kiepskim poziomie. Być może po prostu trafiliście na ciężką książkę. Ciężko napisaną, trudnym, może nie tyle trudnym językiem, co ciężkim do zrozumienia i ciężkim do podążania za tokiem myślenia autora językiem. To jest jedna sprawa. Jeżeli Wasz język jest nie tak bardzo zaawansowany, polecam Wam wszelkie wydawnictwa. Listę znajdziecie pod filmem na dole razem z linkami do stron internetowych, w których klasyczne pozycje z literatury zostały przepisane, sparafrazowane, troszeczkę też skrócone i są napisane innym, prostszym językiem na różnych poziomach. Możecie wówczas dopasować poziom do siebie i przeczytać sobie taką książkę. I jest to bardzo dobre, bo wybieracie książkę na odpowiednim poziomie. Znowu, na pewno pojawią się tam dla Was nowe słowa. Wybierzcie na początek coś krótkiego i prostego. Jeżeli jedną taką książkę uda Wam się przeczytać, podświadomie będziecie zadowoleni i tak podziała to psychologicznie, że jest, udało mi się. A więc radzę Wam zacząć od czegoś, co nie będzie zbyt czasochłonne. Wybierzcie książkę na swoim poziomie i po przeczytaniu, na poziomie, na którym wydaje Wam się, że jesteście, i po jej przeczytaniu będziecie wiedzieli, czy to był poziom za trudny, za łatwy, czy w sam raz. I wtedy czytajcie kolejne. Inną alternatywą do książek napisanych zupełnie po angielsku, albo w oryginale, albo w wersji uproszczonej, są książki polskich wydawnictw. I na przykład mamy książki, które są napisane w taki sposób, że jedna strona jest po angielsku, a obok mamy tę samą stronę po polsku. Dobre wyjście z jednej strony, ponieważ też możecie sobie, na pewno łatwiej się to czyta, bo możecie sobie od razu sprawdzić, co dany fragment oznacza, jeżeli macie problem z jego zrozumieniem. Są też książki, które są napisane w taki sposób i pokażę Wam je za chwileczkę, gdzie mamy wypisane na początku książki niemal wszystkie słowa, które się w niej znajdują, a potem na każdej stronie jest po prostu słowniczek. Moim zdaniem ta opcja jest lepsza, ponieważ bardziej zmusza Was do myślenia po angielsku, ewentualnie sprawdzania słów, których nie znacie, a nie do sprawdzania sobie tak jeden do jeden i czytania polskiego tłumaczenia.
bo to jest taka, powiedzmy, opcja bardziej na łatwiznę. Niemniej od Was zależy, którą wybierzecie. O tych książkach opowiem Wam za chwilę, ale jeszcze poza tym, żeby wybrać książkę na odpowiednim poziomie, co jest ważne, wybierzcie książkę, która prawdopodobnie by Was zainteresowała, gdybyście czytali ją po polsku. Nie idźcie pod prąd, jeżeli nie lubicie fantastyki, nie zabierajcie się nagle za czytanie Władcy Pierścieni po angielsku. Możecie wybrać książkę niekoniecznie związaną z fikcją, może to być jakaś książka z dziedziny, która Was interesuje, jakaś naukowa bądź popularno-naukowa. Więc to jest ważne, odpowiedni poziom i żeby Was to interesowało. To jest to, co należy robić. Czego nie należy robić? Opowiem Wam o tym, jak ja dostałam od swojej nauczycielki pierwszą książkę po angielsku. Bardzo podekscytowana usiadłam do czytania. Książka była dosyć gruba, miała ponad 300 stron. Podeszłam bardzo ambitnie, postanowiłam, że będę sobie zaznaczać wszystkie słówka na danej stronie, których nie rozumiem. Będę je wypisywać na kartce. Nie, przepraszam, to był specjalny zeszyt. Miałam taki specjalny zeszyt. Tłumaczyć je, uczyć się ich i dopiero potem, jak już nauczę się wszystkich słówek z danej strony, wszystkich tych nowych słówek z danej strony, to przejdę na następną. Nigdy nie przeszłam na następną stronę. Chodziłam wtedy jeszcze do szkoły, więc uczenie się na bieżące lekcje, czytanie innych książek, które mnie bardziej interesowały, uczenie się też angielskiego, sprawiło, że po prostu mi się nie chciało. Było to zbyt żmudne i nigdy już więcej do tej książki nie zajrzałam. Dzisiaj pewnie usiadłabym i przeczytałam ją bez problemów, ale leży gdzieś zapomniana na półce i w zasadzie patrzę na nią tylko, kiedy czasami ją odkurzam. Więc nie popełniajcie tego błędu. Co robić zatem? Oczywiście zaznaczajcie słówka, które są dla Was nowe. Możecie je wypisywać, to też jest dobry pomysł, wypisywać je. Po kilku stronach sprawdźcie sobie znaczenia tych słówek, zwłaszcza jeżeli dane słówko często się w książce pojawia. Zwłaszcza sprawdźcie od razu znaczenie, bo jeżeli jesteście w stanie przeczytać stronę bez sprawdzania, co znaczą te słówka, bez sprawdzania ich znaczenia i rozumiecie mniej więcej kontekst, to sprawdźcie je sobie później. Natomiast jeżeli pojawia się słowo, którego niezrozumienie sprawia, że macie problem ze zrozumieniem całego fragmentu, czy jakiejś konkretnej sytuacji, to sprawdźcie sobie od razu w słowniku, co ono oznacza i czytajcie dalej. Nie róbcie nic na siłę. To znaczy, wracajcie do tych słówek co jakiś czas. Jeżeli będziecie je sobie wypisywać w jakimś zeszycie, przekartkujcie od czasu do czasu ten zeszyt, przejrzyjcie te słówka. Zawsze coś w głowie zostanie. Część słówek w książce, podobnie jak to jest w serialach, będzie się powtarzać, bo każdy autor, czy to scenariusza, czy to właśnie książki, ma swój specyficzny język i pewnych słów używamy częściej, a pewnych rzadziej. Kolejna sprawa to taka, żebyście czytali codziennie. Albo przynajmniej bardzo regularnie i bardzo często. To możecie zacząć od jednej strony dziennie, naprawdę jednej strony, jeżeli stwierdzicie, że nie macie czasu, no przeczytanie jednej strony zajmie Wam ile? Kilka minut, tak? W języku angielskim wiadomo, że jest to trudniejsze, więc liczcie kilka minut. Z wypisaniem tych słówek to może być nawet do 15 minut i sprawdzeniem ich, ale to jest maksymalna ilość czasu potrzebna na przeczytanie jednej strony, tak mi się wydaje. Natomiast róbcie to codziennie. Zobaczycie, podejmijcie takie wyzwanie, zacznijcie robić to codziennie i zobaczycie po jednej, kilku stronach, w zależności od ilości Waszego czasu. Jeżeli czujecie się też zmęczeni, to przestańcie, bo nie ma co robić czegoś na siłę. Jeżeli już czujecie, że Wasz mózg ma dość, nie czytajcie na siłę, odłóżcie to, przejdźcie się, wróćcie do tego za jakiś czas ze świeżym, bardziej świeżym umysłem. Natomiast zobaczycie po miesiącu, jak bardzo, bo to z dnia na dzień tak tego nie widać, ale po miesiącu zobaczycie, jak bardzo poprawiła się Wasza zdolność rozumienia tekstów po angielsku, ile nowych słów zapamiętaliście, jakieś na pewno nowe wyrażenia i zobaczycie z czasem, że jeżeli posługujecie się angielskim na co dzień, czy to na lekcjach, czy to w pracy, czy to na różnych kursach, zaczniecie tych słów nagle używać. Gdzieś nagle pojawi się sytuacja, że któreś z tych słów będzie Wam potrzebne. Satysfakcja wówczas, jaką odczujecie, jest nie do opisania. Jeżeli chodzi o te książki, o których Wam wspomniałam, są to książki wydawnictwa ze słownikiem. To jest akurat The Story of Dr. Dolittle. Ona jest oznaczona jako children's book, natomiast wiadomo, jest to książka przeznaczona dla dzieci, bo mój syn po polsku te lekturę przerabiał w klasie trzeciej, więc tutaj fabuła być może Was nie zachwyci, ale jest dosyć cienka, jest napisana po angielsku. I jak te książki wyglądają? Na początku, tak jak mówiłam, słowniczek większości słów, które w tej książce mamy. A dalej wygląda to tak. Otworzyłam mniej więcej na środku, że z boku macie wypisane słówka, te najtrudniejsze słówka na danej stronie.
zmusza do myślenia po angielsku. Nie musicie już mieć dodatkowego słownika, sprawdzać, nie marnuje to tyle czasu. Słówka są też wytłuszczone, a więc łatwiej potem je znaleźć, przeglądając tę książkę. Oprócz tego znowu możecie mieć swój zeszyt do wypisywania, ale ta opcja bardziej mi się podoba niż strona zapisana po polsku i strona zapisana po angielsku. Są te children's book, są też na wyższym poziomie. To mam na przykład Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, oznaczone już jako literature and fiction, językiem trudniejszym. Chociaż przyznam, że jeżeli zdecydujecie się kupić tę książkę, to zobaczycie, ile słów w tym The Story of Dr. Dolittle, ile jest tutaj słów, których zazwyczaj byście nie znali. Jak choćby badger, wiercić dziurę w brzuchu. Książki są takie dosyć proste. Mnie się to podoba, bo ja lubię prostotę. Jak na nie spojrzycie, wyglądają jak trochę jak taki, nie wiem, bardziej zeszyt niż książka. Ale mnie się to podoba, są napisane fajną czcionką, łatwo się, przyjemny jest dla oczu, nie męczy na pewno wzroku. Jeżeli chodzi o cenę, te cieńsze mają z tyłu cenę 29, ta grubsza w 80 dni dookoła świata Verna 39 zł. Myślę, że są to w miarę normalne ceny jak na książkę, zwłaszcza jak na książki po angielsku i książki takie do nauki, bo jak wiecie zapewne, jeżeli uczycie się angielskiego, te wszystkie podręczniki nie są wcale tanie. Ale myślę, że jak na zwykłą książkę, po prostu jako książkę kupioną gdzieś w księgarni, to jest to normalna cena jak za książkę. Napiszcie mi w komentarzach, czy podejmujecie wyzwanie i jaką książkę wybieracie. Lista różnych wydawnictw, tak jak wspomniałam, znajduje się na dole w opisie pod filmem, z linkami do stron, na których te książki możecie się zobaczyć lub też kupić. Tak naprawdę ode mnie to na dzisiaj wszystko. Łapki w górę, subskrybujcie kanał, zajrzyjcie na stronę z kursami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.